Cienie przyszłości, teologia duchowego Izraela. Długo nie nagrywałem, bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że wam kiedyś będę miał okazję wszystko opowiedzieć, dlaczego tak wszystko wynikło i co się stało. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie, nie jest też jakimś pierwszym i ostatnim przed jakąś długą przerwą. W każdym razie, wracając do tego odcinka, chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, jak rozumieć teologię duchowego Izraela. To znaczy, jest wiele zarzutów przeciwko temu i chciałbym mniej więcej pokazać, że teologia duchowego Izraela ma podstawy biblijne. Chociaż duchowy Izrael, ten, ten termin nigdy nie występuje w Biblii, co jest jasne, ale pewne założenia z tym związane naprawdę mają dużo sensu. Dlaczego jest to istotne? Czyli wskakujemy dalej prosto do, do Biblii. Wsyakujemy prosto do Biblii, otworzymy sobie drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, werset czwarty, ponieważ wszystkie rozważania będziemy prowadzić na podstawie Biblii yy, i tylko Biblii. Drugi yy, Tesaloniczan, yy, Mateusz, jeszcze, jeszcze dalej. Tak. Rozdział drugi, werset czwarty. I tutaj jest napisane w ten sposób. Jest to proroctwo, które omawiam w innym odcinku na stronie cienie Odcinek się nazywa syn zatracenia. I tak, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zje bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Tak wygląda problem. To znaczy, jest to proroctwo, które mówi wyraźnie, że. Yy, będzie, ten syn zatracenia, ten Antychryst, będzie chciał usiąść w świątyni Bożej. I teraz, niektórzy uważają w ten sposób, że póki Izrael nie miał państwa, no to teraz już ma państwo, to teraz Izrael musi odbudować świątynię i w tej świątyni, w świątyni musi zasiąść jakiś przeciwnik. Ten właśnie Antychryst. Antychryst znaczy dokładnie zastępca Chrystusa, zastępca Mesjasza. I taka jest ta teologia. I teraz to jest ciekawe, bo jeżeli uznamy, że w ten sposób należy to rozumieć, to zamkną nam się oczy przed tym, że Antychryst już dawno przyszedł i jest na Ziemi teraz. I to jest bardzo niebezpieczne, bo przez to nie będziemy mogli w ogóle zrozumieć wydarzeń, które się dzieją tutaj na tej, na tej planecie teraz. I objawienie Jana będzie przed nami zakryte. Dobrze. Dlaczego uważam, że to jest błędne rozumowanie? Otóż słowo świątynia, w której to Antychryst miałby zasią, zasiąść, jest to greckie słowo naon. Nie jestem pewien, czy się dobrze to czyta, może, że czyta się naos. Nie znam greki, jestem zwykłym człowiekiem, nie mam teologicznego wykształcenia, po prostu sam studiuję, sam badam, ale potrafię sobie sprawdzić w słowniku i zobaczyć, czy w konkordancji, potrafię zobaczyć, gdzie to słowo jeszcze występuje. I teraz to jest bardzo ciekawe, ponieważ Paweł stosuje to słowo tylko i wyłącznie do Kościoła Bożego. Paweł tylko i wyłącznie używa, używa tego słowa, mówiąc o świątyni jako o Kościele Bożym, przykładowo mówiąc, wy jesteście świątynią Bożą. Nigdy nie stosuje tego sformułowania do budynku, chociaż oczywiście jest to, oznacza to budynek też, świątynię, tą izra izraelską. Ale nie, Paweł z tego nie korzysta. Dlatego dobrze jest korzystać z różnych też przykładów. Przykładowo, Biblia Gdańska tłumaczy to słowo jako Kościół. I wtedy to brzmi w ten sposób. A nawet zasiądzie w Kościele Bożym, podając się za Boga. Czyli mamy tutaj pewnego przeciwnika, który zasiada w Kościele Bożym, jest w kości wyłania się z Kościoła Bożego i mówi: Ja jestem Bogiem, ja jestem. Zastępcą Chrystusa, antychrystem, nie? Podaje się za Boga. Dlatego jeżeli, od, jeżeli właśnie odrzucimy teologię duchowego Izraela, nasze oczy są zamknięte i nie będziemy widzieć, yy, w, widzieć, co się tak naprawdę stało już paręset, parę tysięcy lat temu, tak? Yy, gdy to właśnie gdy właśnie to miało miejsce. Zachęcam do obejrzenia odcinka Syn Zatracenia. Przechodzimy dalej. Chciałbym pokazać parę takich ważnych spraw. Otóż 1 Koryntian, 12, 12, od 12 do 31. Nie chcę odnosić się do tych zarzutów, które mają ci, którzy twierdzą, że teologia Izraela Duchowego jest nieprawdziwa. Wolę raczej pokazać, jak to się ma do Biblii, że to. To musi być w ten sposób, ale pokażę. Nie zajmie to długo, mam nadzieję, zmieścić się w dwudziestu paru minutach. Spróbujmy. A więc tak, pierwszy Koryntian 12 rozdział, wersety od 12 do 31. Nie czytam całości, ponieważ sprawa jest dość znana, przeczytam tylko istotne trzy pierwsze wersety. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I tak dalej i tak dalej. Paweł mówi ogólnie, kontekst jest o jedności w kościele. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na werset 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi czy Grecy? Czy do Niewolnicy czy Wolni? I wszyscy zostaliśmy na pojedni jednym duchem. A więc, yy, poprzez Chrzest, poprzez Chrzest, staliśmy się jednym ciałem. Jednym kościołem. Nie dwoma. Jednym. To jest bardzo istotne. I zaraz zobaczymy czemu. Galacjan 3.28. Galacjan 3.28 teraz, werset. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Znowu, podobna koncepcja. Nie ma podziału. Jest jeden Kościół i w Kościele jesteśmy jedno. Niezależnie od tego, czy pochodzisz z Izraela według ciała, czy pochodzisz z pogan. To nie gra roli. Jest, jest jeden Kościół Boży. Tylko jeden. Teraz przejdźmy dalej. Galacją 3.7. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Czyli dalej. Do tego stopnia Paweł się posuwa, mówiąc, jeśli wierzysz, jesteś synem Abrahama. Czyli tak, jakbyś był Izraelitą. Tak jak oni, tak jak właśnie Jakub był jakimś tam potomkiem właśnie Abrahama. Tak właśnie, tak samo Ty jesteś. Tak jak Izrael był potomkiem Abrahama, tak jak tak, tak Ty jesteś potomkiem również Abrahama, jeśli wierzysz. No chyba, że trzeba inaczej rozumieć ten werset, ale na moje to jest prosto napisane. Efezjan 4:4. Efezjan 4:4 mówi w ten sposób: Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do powołania, do Waszego powołania. Znowu, jedno ciało. Jedno ciało, czyli jeden kościół. Dalej, bo tych wersetów jest dużo, ale tak tylko rzucimy okiem. Kolejna sprawa. Efezjan 1.10. Taj, Tajemnicą woli swojej, aby z, na, z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, i w, wykonać ją, i w Chrystusie, teraz słuchajcie, połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest w niebiosach, i to, co jest na, na ziemi, w nim. A w sumie ten werset wystarczy. Jedna z tego nie ma sensu już czytać. Czyli, w Chrystusie połączyć wszystko. Ta sama koncepcja, również to, co jest na niebie. Dalej idziemy. 1 Piotra 2:10. Czytamy tam o ludziach, którzy najprawdopodobniej kontekst tutaj raczej właśnie o tym mówi, że chodzi o Pogan, którzy kiedyś byli nieludem. 1 Piotra 2:10. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla Was niegdyś nie było zmiłowania. Ale teraz z miłowania dostąpiliśmy. Dostąpiliście. Czyli. Yy, czy Bóg ma dwa swoje ludy? Czy Bóg ma oso osobny lud izraelski i osobny lud chrześcijan? Albo jest to jeden lud, albo coś jest, coś jest tutaj nie tak. Yy, yy. Ponieważ w Bogu nie ma rozdwojenia. Albo jesteśmy Ludem Bożym, albo Nim nie jesteśmy. Nie możemy należeć do jakiegoś innego ludu Bożego. Bóg ma tylko jeden Kościół. Jeden Bóg, jeden chrzest, jeden Kościół, jedna wiara jest. Także, także tak to wygląda. To musi w ten sposób być. I teraz przechodzimy do meritum. To znaczy, dlaczego uważam, że to musimy się postrzegać za Izrael, bo inaczej to Biblia nie ma sensu. Najpierw wytłumaczę pewien symbol, który będzie użyty w tekście, który będziemy czytać. Przypominam, Biblię, symbolikę biblijną tłumaczymy biblijnymi wytłumaczeniami danego symbolu. Będziemy czytać o krzewie oliwnym, o drzewie oliwnym. I wytłumaczenie tego jest w Jeremiasza 1116. Nie tylko, ale Jeremiasza 1116 tłumaczy ten werset. Tak, i jest tutaj napisane w ten sposób. Oczywiście trzeba byłoby kontekst przeczytać, ale zachęcam Was do przeczytania kontekstu samemu. Ja skupię się na meritum, żeby nie odchodzić za daleko. Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce, nazwał Ciebie Pan. Lecz pośród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i płamią się jego konary. Kontekst jest o przymierzu z Izraelem. Mowa jest o Izraelu. Sprawdźcie sami. My tymczasem przechodzimy do listu do Rzymian. Przeczytaliśmy wyraźnie, że drzewem oliwnym jest Izrael. Drzewem oliwnym jest Izrael. Rzymian, rozdział 11, wersety od 16 do 20 oraz 24. Czytam. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi z zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzesz. Teraz dwudziesty bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Koncepcja jest dość prosta. Był Izrael, który wyszedł z Egiptu. Zamieszkał w ziemi Kanaan. Po jakimś czasie przychodzi Jezus, Zbawiciel, i teraz Izraelici mają do wyboru. Albo idą za zbawicielem, albo nie idą za zbawicielem. I teraz, co się dzieje? Mamy jedno drzewo i z tego jednego drzewa wyrastają jakby dwie gałęzie, tak? Wyrastają dwie gałęzie. Jedni idą za zbawicielem, inni nie idą za zbawicielem. Teraz, w tym wersecie czytamy, że ci, którzy nie wierzyli, zostają odłamani. I zostają się tylko te gałęzie, które wierzyły, które uwierzyły w Jezusa. Czyli Konar teraz jest tylko taki, nic więcej tu nie ma. Pytanie, gdzie jest Izrael? Tu? Nie, nie, to zostało odłamane, już nie jest Izraelem, tu był Izrael, tu jest Izrael. I teraz, w tym momencie, yy, mamy tą gałąź i czytamy o wszczepianiu, więc Bóg robi coś takiego. Tutaj jest miejsce, powiedzmy, ok. Yy, I Bóg wszczepia pogan właśnie w, tą, w ten korzeń. Bóg nie sadzi nowego drzewa. Jest jeden, jeden, jedno drzewo, którego korzeniem jest, które, którego korzeń jest święty, czyli Jezus Chrystus, bo tylko Pan Bóg jest święty. I teraz Bóg wszczepia w to drzewo, w to drzewo, tylko i wyłącznie w to yy, właśnie nowych wiernych. I to jest Izrael Boży, nie ten, który został odłamany. Ponieważ ten, który został odłamany, nie może być Izraelem Bożym. Nie to ci nie mogą być Żydami z prostego powodu. Żyd oznacza chwalca jach Jachwę, a, a oni odrzucają Jachwę w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, kto mnie widział? Widział Ojca. Więc jeżeli ktoś odrzuca Jezusa, odrzuca Boga Ojca. Zatem ci, którzy zostali wszczepieni w tą gałąź, zostali wszczepieni w Izraela. Oni są Izraelem. I idąc dalej, wszystkie błogosławieństwa, które dotyczą Izraela, należą do tych ludzi, którzy zostali wszczepieni. Ponieważ Bóg nie ma dwóch kościołów, Bóg nie ma dwóch Izraelów, Bóg nie ma dwóch ludów swoich. Nie, jest jeden lud, jest nim Izrael. Jeśli chcesz być zbawionym, musisz być Izraelitą, który wierzy w Jezusa, prawdziwym Izraelitą. Ja nie mówię, że masz być tym, który osiada się gdzieś tam, właśnie na terenach Palestyny i wyżyna tych ludzi, morduje ich właściwie bez przyczyny. Nie, 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 to nie o to chodzi. To, co oni robią, nie jest zgodne z wolą Bożą, co myślę zaraz jeszcze pokażę. Chodzi. Spro prosta sprawa. Zostajemy, zostajemy wszczepieni. Jest jedno ciało. Nie ma dwóch ciał. Jezus Chrystus ma tylko jedno ciało, nie ma dwóch ciał. I tym ciałem właśnie jest Izrael plus szczepieni poganie w Niego. Tak wygląda ta sprawa. Moim zdaniem, chrzest jako taki. Chrzest jako, jako wstąpienie do Kościoła, jako akt wstąpienia do Kościoła oraz zaparcia się siebie jest tym aktem, które sprawia, że zostajesz szczepiony w owe drzewo oliwne. I teraz jest jeszcze bardzo ważna myśl. Przez chrzest symbolizuje jedną ważną sprawę. Ty umierasz, a żyje w Tobie Chrystus. Zaczyna życie w Tobie, Chrystus. Jeśli nie było tej śmierci, tak naprawdę nie możesz mówić o tym, że jesteś zbawiony. Musisz umrzeć dla własnego ja, zaprzeć się siebie. Niech sobie znajomi mówią, co chcą, niech sobie świat mówi, co chce, wszystko jedno. Musisz po prostu dokonać tej śmierci duchowej, takiej. Aby Jezus mógł rządzić w Twoim sercu, rządzić Twoją wolą. Abyś mu pozwalał na to, żeby rządził. I teraz, co się dzieje? Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak jest w Galacjan 2, 20, 21. Więc nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Skoro nie żyję ja, a żyje pewien Izraelita, to Wszystkie proroctwa, które dotyczą się tego Izraelity, należą do mnie. Znaczy, mogę czytać je i odnosić do siebie, do kościoła, w którym są sami ci, w których są sami Izraelici, ponieważ żyje w nich ten Izraelita, ten jeden. Ten jeden właśnie, ten, który, w którym się wszystko wypełniło. I wszystkie błogosławieństwa, jakie dotyczą Izraela, spadają również na tego jednego Izraelita, na Jezusa Chrystusa, który musi żyć w Tobie. Jeśli On żyje, jesteś Izraelem. Dlatego na tym to polega, na tym polega Izrael duchowy. Ponieważ duchowo Jezus, ten Izraelita, mieszka w Tobie. Więc Ty nie jesteś już Polakiem, czy. czy ja, po prostu, nie wiem, biały, czy. czy sobie jeszcze wymyślisz jakiś inny podział. Nie. Nie jesteś już. jesteś nawet Ziemianinem. Jesteś Izraelitą, ponieważ żyje w Tobie ten. Jedyny Izraelita Jezus Chrystus. Tak, tak się ma sprawa. To jest jedyna metoda, aby być zbawionym, i to jest jedyne sensowne wytłumaczenie proroctw, które są w Starym Testamencie, tyczą się czasów końca i mówią o Izraelu. I teraz jest parę proroctw, które rzeczywiście przeciwnicy tej teologii duchowego Izraela podają jako dowód. Że, rzeczywiście, że to tak nie może być. Gdzie mowa jest o tym, że Pan zgromadzi swój, swój lud, ale to gromadzenie ma miejsce właśnie w Kościele. I że Pan właśnie zgromadzi do Jeruzalemu. Jeruzalem, ma, w objawieniu czytamy, jest, jest też nowe Jeruzalem. Jeruzalem w, no, w niebie. I to jest Jeruzalem, na które czekamy. Nie to na Ziemi. Jeśli ktoś odrzuca teologię, teologię duchowego Izraela, to dochodzi do strasznych wniosków. Przykładowo. Takich, że to, co wyczynia Izrael z Palestyńczykami, jest wolą Bożą. I owszem, było już tak kiedyś, że Pan Bóg rzeczywiście posłał, yy, posłał właśnie Żydów do ziemi obiecanej i tam kazał wyżnąć tamte narody. Tak! Ale kto tam pełnił, kto tam właśnie, właściwie, yy, działał w tej, yy, jako ten, który wypleniał te narody? Pan Bóg! Pan Bóg, jeżeli oni by przeszli przez Morze Czerwone, jeżeli zburzy, zburzyliby mury Jerycha w taki sam sposób albo podobny, podobnie spektakularny, jak to było za czasów, za, za czasów Jozłego, no to przepraszam, to rzeczywiście mówiłbym inaczej, ale obecnie to wygląda w ten sposób. Izrael się zbroi, Izrael po prostu robi wszystko sam swoją mocą. Kobiety wysyła do wojska, ponieważ nie dają rady. Dlaczego nie dają rady z palestyńczykami? Może dlatego, że Bóg nie jest z nimi? Może po prostu Bóg nie jest z nimi. I także nie dajmy się zwieść, żeby nasze oczy nie były zwiedzione patrzeniem na to, kiedy będzie świątynia odbudowana. Bo to naprawdę to nie o to chodzi. Antychryst już jest na ziemi, już zamieszkał w świątyni Bożej. I patrzmy lepiej na to, co wyprawiają Stany Zjednoczone wraz właśnie z Kościołem Katolickim, na to, jak w Stanach Zjednoczonych, co się tam dzieje, przecież to od niej wyjdzie największe odstępstwo i tam będzie postawiony obraz bestii. Ale o tym myślę, że jeszcze kiedyś troszkę więcej powiem. W każdym razie uważajmy na to, bo to wcale tutaj nie tędy droga. Fakt jest taki, że niektórzy ludzie rzeczywiście Tą teologię duchowego Izraela przekręcają do tego stopnia i wykorzystują może do tego stopnia, że usprawiedliwiają pewne prześladowanie i antysemityzm. Co wiadomo, że nie jest chrześcijańską postawą i nigdy nie wolno nam tego robić. Co nie zmienia faktu, że ta teologia jest słuszna i jest jedną teologią, która pasuje do Nowego i Starego Testamentu. Wszystkie prostwa, które mówią o... Izraelu, w czasach ostatecznych możemy z powodzeniem przyjmować do Kościoła Bożego. Którego, jakiego? Czy do każdego? Czy do jakiegokolwiek Kościoła Bożego? O tym kiedyś, kiedy indziej. Na dzisiaj to tyle. To były cienie przyszłości, a ja nazywam się Wygnański Szymon. Cześć!